Pana posła. Cześć, dobrze. Cześć, bardzo słusznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam wszystkich. Cześć, cześć. Zapraszamy, może dalej mamy wprawdzie dzisiaj dyżur, ale... To mamy tutaj mały upomnienie. Aha, nie chcecie się zaprosić specjalnie na pana posła. Nie, zapraszać się dalej tam nie będziemy. Chcieliśmy przekazać stanowisko Kukiz'15 Poznańskiego Oddziału w sprawie proponowanych przez m.in. pana zmian koordynacji samorządowej. Jasne. Tutaj taka broszurka Jerzego Przysady o jednomandatowych okręgach wyborczych. Proszę się z tym zapoznać. Proszę, aby dobrze Pan przemyślał te proponowane zmiany, ponieważ nie służą one rozwojowi Polski Obywatelskiej, tylko upartyjniają dalej państwo i to jest to, przeciwko czemu na pewno będziemy protestować. Są przemyślane, to chciałem jasno powiedzieć, że my długo nad tymi propozycjami pracowaliśmy, ponad pół roku. Chciałem też powiedzieć, że liczę na to, że docenicie Państwo te elementy, które tam są proobywatelskie. Takich elementów jest szereg, które zbliżają samorząd do obywateli, na przykład budżet obywatelski, inicjatywa obywatelska uchwałodawcza, transmisja z obrad rady, no, dużo takich elementów, warto się przyjrzeć temu wszystkiemu. Przyjrzeliśmy się i jest tam likwidacja jednomandatowego okręgu wyborczego, a to budzi nas... Trzeba zawsze patrzeć szerzej niż tylko jednym tematem. Nie można, że tak powiem, wszystkiego ograniczyć do jednego tematu. Ja rozumiem, że to jest najważniejszy temat, dla Państwa. Dla Polski! Dla państwa polskiego. Ja rozumiem Kukiz'15, bo my sobie poradzimy, bo mamy te 10% i zawsze możemy sobie zostawić. Myślę właśnie, że nie bardzo. Ale dobrze, zostawiając to, jednak... Rozumiejąc przywiązanie Wasze do tego postulatu, to nie jest złota recepta na wszystkie problemy w tym kraju. Oczywiście, że nie jest. I zawsze warto patrzeć trochę szerzej, więc do tego tylko namawiam. Przyjmuję to, że jesteście zwolennikami JOW-u, przyjmuję te krytyczne uwagi. Myślę, że mam argumenty, żeby bronić. Ja jestem zwolennikiem jednoznacznym ordynacji proporcjonalnej. W wielu miastach jest, można podawać przykłady, no nie wiem, od Chodzieży, gdzie Platforma dzięki JOW-owi zdominowała Radę, po Kraśnik, gdzie zdominował PiS Radę dzięki JOW-om. I jest wiele takich miast. Teza, że to, że tak powiem, nie sprzyja, że proporcjonalność sprzyja upartyjnieniu, jest nieprawdziwa w mojej opinii. Po prostu się nie zgadzamy. A w Poznaniu rządzi PiS i PO. W Poznaniu nie ma JOW-u. No dlatego rządzą. Tam, gdzie są JOW-y, tam około 70% wygrywają komitety bezpartyjne. Niekoniecznie. Bardzo różne jest. No nie, no to proszę spojrzeć sobie właśnie na te wyniki. I to najlepiej pokazuje, że tak naprawdę w tamtych rejonach idziemy, czyli w rejonach, gdzie JOW-y są wprowadzone, idziemy od partyjnienia państwa. I to jest akurat, to jest ten kierunek, w którym my zmierzamy. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wy na pewno przemyśleliście sobie akurat tę zmianę w ordynacji. Tylko problem polega na tym, że przemyśleliście nie w tym kierunku, co trzeba. My chcemy ten kierunek zdecentralizować, my chcemy, aby to obywatele więcej decydowali na ten temat, a zwłaszcza na temat tego, co się dzieje u nich w gminach, a wy chcecie to zawłaszczyć pod partię. I to jest to, przeciwko czemu na pewno będziemy protestować, to nie będziemy się z tym zgadzać. To mam tylko jedno pytanie. Dlaczego jest w JOW-ach często tak, że 30% obywateli decyduje o 70% składu rady? Czy to jest proobywatelskie? Czy to jest, że tak powiem, zrozumiałe? Że na przykład ugrupowanie, no niech będzie, że jakiegoś burmistrza, nie? Nawet nie Platforma czy PiS, chociaż często to jest Platforma i PiS, dostaje 35% głosów i ma 80% składu rady, a czasami 100%. Czy to jest dobre? No na pewno lepsze niż kandydat, który dostaje 1000 głosów, tak? Wygrywający z kandydatką, która dostaje 60 000 głosów, jak jest w ordynacji proporcjonalnej. I to było chociażby w Warszawie, tak? No tak, ale wtedy ten kandydat reprezentuje jakąś formację, która dostała więcej głosów. Nie, to może być ale on jako kandydat dostaje 1000 głosów, tak? I kontrkandydatka dostaje 60 000 głosów. I to jest demokracja, 60 000 głosów przegrywa z tym. Pewną formację, ale nie, może to być również komitet obywatelski. I dlatego my jesteśmy za tym, żeby to jednak ten czynnik osobowy był dominujący, a nie czynnik partyjny. Nie plakietka, tylko człowiek. Komitet obywatelski nie równa szansa. W praktyce tak nie jest. Ja też jestem za tym i uważam, że ordynacja proporcjonalna lepiej służy komitetom obywatelskim. Także co do celu się zgadzamy, natomiast no różne widzimy do tego. Pamięta Pan w Poznaniu wybory w 2014 roku? W Poznaniu jest ordynacja proporcjonalna. No i to, jakie mieliśmy komitety obywatelskie? Komitet pana Grobelnego i komitet pana Jaśkowiaka. No to, i w praktyce to było tak, że lokalni społecznicy, czy członkowie na przykład rad osiedli, kandydowali z dalszych miejsc, na przykład z komitetu pana Grobelnego i tak naprawdę byli naganiaczami głosów, a wyszli starzy wyjadacze, jak Kajter, jak właśnie Frankiewiczowa na przykład. Sądzi pan, że to jest wina ordynacji proporcjonalnej? Tak, nie wydaje się. Oczywiście to tak. Tak. Pan miał szansę z pierwszego miejsca zostać posłem. Myśli pan, że JOW pomógłby panu zostać posłem? To nie chodzi o to, że mi by pomógł, bo ja nie patrzę na swój interes. No ale pan, pan mówi o społecznikach, pan jest społecznikiem, pan wcześniej nie zajmował się polityką. Startował pan w ordynacji proporcjonalnej, nie wykorzystał pan tego w jednomandatowym okręgu wyborczym. Myślę, że też byłoby panu trudno w Poznaniu. Ale myślę, że to nie jest właśnie istota, bo pan nie rozumie tak naprawdę istoty naszego ruchu. Nasz ruch nie jest po to, żeby organizować sobie ordynację wyborczą pod nasze widzimisię. Nasz ruch jest po to, tak, i Michał działał tutaj społecznie, ale po to, aby jednomandatowe okręgi wyborcze wprowadzić do Sejmu. Michał nie chce w jednomandatowych okręgach wyborczych do tego Sejmu trafić. Ponieważ jeżeli będą jednomandatowe okręgi wyborcze do Sejmu, to nasza misja się kończy, panie pośle. Ja mogę wesprzeć... Państwo walczycie tylko jednomandatowe okręgi wyborcze. Liczę, że ten program się poszerzy. Liczymy o odpartyjnienie. Mamy jeszcze postulaty. Odpisowienie. Będziecie mieli więcej tematów niż tylko ten jeden. Myślę, że z bardzo wielu tematów, które już przedstawiliśmy w Sejmie, sami korzystacie i dobrze pan poseł o tym wie, bo ostatnio w Radzie też mi to przyznał. To poszerzyć. Że świetne pomysły. No jak poszerzyć, skoro korzystacie z tych pomysłów? No, ale jesteście tu monotematyczni z tymi ostrzami. No ale teraz to jest temat ważny, aktualny teraz. Teraz w tej sprawie przyszliśmy, a pan mówi o innych tematach. No to liczę. Kamery na mundury na przykład, które tak doskonale akurat w tym momencie. To jest dobry pomysł, tak. To jest dobry pomysł. Tak. To zgadzam się. Odrzuciliście w pierwszym czytaniu. To idźcie w tym kierunku. Odrzuciliście w pierwszym czytaniu i wprowadzacie pod swoim szyldem. Jeśli chcecie merytorycznej opozycji, to... No właśnie dla was jest. Chcemy do tego doprowadzić, że nie był ważny też dla Polaków. Do zobaczenia. Do zobaczenia.